Program Przesłuchanie. Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Zbigniew Frychert, szef, dyrektor Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Szef Kościerskiego Lodowiska między innymi. Między innymi, tak. Już 15 lutego rozpoczynają się ferie zimowe. Czy te dzieci, które zostaną na ten czas w Kościerzynie, będą miały co robić właśnie dzięki ośrodkowi? Tak, postaramy się przygotować jak co roku ofertę dla dzieci. Mam nadzieję, że nam się zima utrzyma, bo nasza oferta zimowa jest jak najbardziej skierowana na atrakcje zimowe. Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w okresie zimowym głównie zajmuje się lodowiskiem. Tam kierujemy wszystkie nasze siły i większość środków, również finansowych, na utrzymanie tego obiektu, zabezpieczenie go w należytym stanie i jeśli chodzi o wypożyczalnie, funkcjonowanie tego lodowiska w całym zakresie. Na ferie przygotowaliśmy jak zwykle ferie zimowe z COSIR-em, taką sportową akcję, w której chcemy zobaczyć naszych milusińskich, którzy by chcieli się zrelaksować przy zabawie ruchowej. Mamy pierwszy tydzień ferii zorganizowany w ten sposób, że we wtorek i w czwartek od godziny 10 do 12 mamy nieodpłatne zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci, które będą chciały z nami na stałe współpracować przez ten tydzień ferii. W poniedziałek, środa i piątek widzimy się na Stadionie Miejskim w siedzibie COSIR-u. Tam przygotowaliśmy atrakcje związane z takimi zabawami ruchowymi, trochę rekreacji, trochę kultury, kino malucha. Przygotujemy jakieś zabawy rekreacyjne, rozrywkowe. Też za darmo. Tak, wszystko jest za darmo. Co roku te akcje są za darmo. Wspólnie organizujemy to tradycyjnie już z MOPS-em. Bardzo dobrze nam się współpracuje z tą jednostką od samego początku, także bardzo się cieszymy, że również w tym roku przystąpił MOPS do współpracy. Czyli w waszym obiekcie między stadionami? Tak, na obiekcie między stadionami. I tylko stadionem. Tam? Tak. No, i tak, lodowisko? I lodowisko, czyli generalnie na zmianę. Raz u nas lodowisko, później znowu na stadionie, znowu lodowisko i kończymy akcję w COSIR-ze. Na początku stycznia ruszyła darmowa szkoła jazdy, szkółka jazdy na łyżwach. Jakie jest zainteresowanie? Zainteresowanie jest bardzo dobre. Rozmawiałem niedawno z trenerem, jak postępy naszych maluchów, ponieważ... A jakie są tam kryteria? Generalnie kryteria są takie, że dzieci nie potrafić jeszcze jeździć. Chcemy nauczyć jeździć, taka jest akcja. Chcemy. A jak kryteria wiekowe? Pierwsza, trzecia klasa szkoły podstawowej to jest taki wiek, kiedy dzieci najbardziej chłoną tą naukę i są najbardziej jakby zmobilizowane, żeby się nauczyć i te efekty są najlepsze i później już to są nasi systematyczni goście na lodowisku, także klienci. Taka, tak. No, bardziej nazywamy ich gośćmi. Na stronie internetowej COSIR-u przeczytałam takie zestawienie z zeszłego roku, co było najbardziej popularne i największym hitem było właśnie lodowisko. Czyli mega hitem. Mega hitem, tak. Tak, już top. Tak. To znaczy, że jest duże zainteresowanie, duża popularność? Tak, tylko że to było podsumowanie 2015, gdzie zima była troszkę bardziej sprzyjająca niż tegoroczna. No jednak coś się dzieje chyba z klimatem, że my już nie mamy 3 miesięcy zimy, tylko 3 tygodnie zimy. Właśnie za oknem jest plus pewnie 8 stopni i ciągle pada deszcz, więc to jest bardzo niesprzyjająca pogoda na utrzymanie lodowiska. Przede wszystkim ona jest nieprzyjemna dla użytkowników, ponieważ jak pada, to no niezbyt dobrze się korzysta z lodowiska. Ale też tafla nie lubi takich warunków. Tafla nie lubi, tak. Ciepły deszcz odbiera temperaturę. To pana zdaniem można by było pokusić się o to, żeby zadaszyć to lodowisko chociaż takim czasowym dachem, tak? No, rozkładanym równie w tym samym czasie, co trwa sezon zimowy. No, czy można by było, czy trzeba o tym pomyśleć, bo można zawsze tam, czy trzeba by było ze względu na ograniczenie kosztów funkcjonowania? Znaczy się, zasady są takie, że lodowisko, które jest zadaszone, jest trochę łatwiej kontrolować jego stan, przez to, że nie ma dużych opadów, eliminujemy przede wszystkim duże opady deszczu. A czy jakby był ten dach, to sezon rozpoczął, można było rozpocząć wcześniej? To zależy od rodzaju hali. Malbork, który ma taką halę zadaszoną, lodowisko zadaszone i jednocześnie ma też większe lodowisko, a to też by było wskazane, żeby
powiększyć nasze lodowisko. To problem jakiś, czy nie? No finansowo oczywiście, tak. Trzeba konkretne pieniądze w zadaszenie boiska typu Orlik. Zadaszenie boiska przy ZSP numer 1 miałoby jeszcze taką zaletę, że w zasadzie ten obiekt mógłby być wykorzystywany cały rok bezpieczniej przede wszystkim, tak? Bo również jak pada, to boisko wielofunkcyjne, jego korzystanie jest też ograniczone przez dzieci największej, tak, bo one jest śliskie, niebezpieczne wtedy. Jeśli by było zadaszone, to by był dużo funkcjonalniejszy obiekt, który jest najlepszym naszym orlikiem. To jest najbardziej popularny. Najbardziej popularnym przy największej szkole. Jak najbardziej jest zasadne, żeby tam ten obiekt przygotować, tam halę na stałe. A czy wpływy z biletów i z wypożyczenia łyżew pokrywają tylko bieżące wydatki na utrzymanie i na obsługę? Czy też można by było pokusić się o to, żeby z tych środków sfinansować zadaszenie? COSIR generalnie nie działa dla zysku. My nie funkcjonujemy po to, żeby osiągnąć zysk. Realizujemy misję publiczną samorządu miasta, czyli upowszechnianie sportu. I naszym jakby głównym celem nie jest zarabianie. Akurat tak jest, że my na lodowisku zarabiamy pieniądze, żeby utrzymać to lodowisko, utrzymać wypożyczalnię na dobrym standardzie. Wpływy z lodowiska, z biletów, z reklam mniej więcej pokrywają koszty utrzymania, też nie w całości, bo nie jesteśmy w stanie utrzymać na przykład kadry, która tam jest zatrudniona. Czyli te wpływy z biletów nie pokrywają wydatków na utrzymanie obsługi, tak? Koszty stałe generalnie pokrywają, czyli energia elektryczna, woda, to co musimy jakie tam wynająć. Jakie to koszty? No właśnie, o jakich pieniądzach mówimy, bo ile kosztuje takie samo założenie lodowiska, a potem utrzymanie go w takiej pogodzie, jak na przykład teraz? No właśnie najgorsza jest pogoda. Samo przygotowanie tafli lodowiska nas kosztowało w tym roku 15 tysięcy. Co roku o jakieś 1000-1500 udaje nam się ograniczyć te koszty związane z przygotowaniem, bo staramy się jak najcelniej wbić w pogodę. Czyli im zimniej, tym taniej. W pewnym sensie tak. No i teraz na przykład udało nam się w miarę dobrze zamrozić to lodowisko i dobrze je przygotować, no ale później przyszło troszeczkę ocieplenia. No i na szczęście styczeń, te pierwsze 3 tygodnie był w miarę dla nas korzystny, bo przyszedł mróz. Trochę nam z początku ten duży mróz napsocił, bo wiadomo, ta płyta lodowiska musiała się trochę ułożyć do tych minus 15 stopni, ale później jak już się to uspokoiło, ten mróz to było bardzo fajne. To już wyłączacie ten agregat wtedy? Generalnie agregat nigdy nie jest wyłączany, ponieważ on ma elektronikę, która tam cały czas bada, co się dzieje na zewnątrz i on przez cały sezon jest włączony, chodzi taka pompa, która miesza glikol, ale agregaty włączają się automatycznie wtedy, kiedy jest potrzeba i tak jak my je ustawimy. No i oszczędzamy przy mrozie, zdecydowanie oszczędzamy. Taki miesiąc ile kosztuje? Miesiąc kosztuje od 10 do 15 tysięcy, powiedzmy. Ciepły miesiąc? Czy nie ma znaczenia? Nie. Jak jest ciepły miesiąc, to może być to więcej, a jak jest sprzyjające warunki są, to może być to dużo mniej nawet. Mhm. Wszystko zależy generalnie od... To dużo mniej to ile? To 10? To może być mniej nawet niż 10. Na przykład gdyby cały czas był mróz, to jest mniej niż 10. A wpływy wtedy jednocześnie, bo jak jest mróz, to jest zainteresowanie lodowiskiem większe i jednocześnie koszty są utrzymania mniejsze. Też żałujemy trochę, że nasze lodowisko jest ciut za małe. Zainteresowanie naszym lodowiskiem jest bardzo duże. Bardzo duże. Czyli są kolejki, żeby tak, chcielibyśmy jest mieć, gęsto, jest, tak, jest ciasno. Tak, jest tak, ciasno. Tak, chcielibyśmy mieć troszeczkę większe chociaż lodowisko, bo naprawdę to jest oferta, która u nas się przyjęła. Ja znam... A wnioskuje pan do Rady Miasta o to? Tak, bo już... Znaczy generalnie co roku walczę o jakieś tam zwiększone środki, ale... Ale czy jest świadomość wśród radnych, że po prostu jest taka sytuacja, że brakuje dachu, brakuje powierzchni, ponieważ mieszkańcy bardzo chętnie z tego korzystają? Czy nie tak, warto w tym momencie w to zainwestować? My rozmawiamy na ten temat. Ja głównie w tej sprawie jakby komunikuję sprawy z burmistrzem miasta, ponieważ to jest mój przełożony. No tu się dowiadujemy, że miasto chce wydać 15 tysięcy na gazetę, której nikt nie kupi, to przecież lepiej można by było spożytkować te pieniądze właśnie w COSIR-ze, na nie wiem, modernizowanie płyty lub założenie dachu. No, na pewno na założenie dachu to 15 tysięcy nie wystarczy, powiększenie naszego lodowiska to jest koszt około 40 paru tysięcy, ale myślę, że takie pieniądze już samorząd mógłby znaleźć. Ale oczywiście powiększenie spowoduje przyjęcie większej ilości chętnych, idzie wzrost kasy z biletów. A jednocześnie koszty dużo nie wzrosną, bo koszty obsługi na przykład pozostaną na porównywalnym poziomie i koszty
Utrzymania płyty? Utrzymania nieznacznie tylko wzrosną. Mhm. Mamy rolbę, mamy obsługę już w tej chwili kompletną, jeśli chodzi o utrzymanie. Jestem zadowolony z obsługi w tym roku na lodowisku, tak jak również poprzednie lata, bo wszystko funkcjonuje prawidłowo, więc jakby nam te koszty nie wzrosną. A zrobić ankietę wśród klientów, każdemu wręczać, czy jesteś za, ankietę pozbierać, wysłać do Rady Miasta i proszę bardzo, ma Pan argument obywatelski. Ja mam więcej argumentów, bo my wiemy, że to jest potrzebne, wszyscy wiedzą, tylko że to jest jedna z wielu potrzeb naszego samorządu i ja no nie jestem... Ale jedna z najlepszych rozrywek, jeżeli chodzi o miasto Kościszyn. Tak, bo to przecież... Ale będzie Pan o tym przypominał na pewno. Tak, zawsze przypominam, bo jestem w stałym kontakcie z Komisją Sportu naszymi radnymi i ta wrażliwość na sport jest duża, więc mam też nadzieję, że kiedyś skruszę ten lód w ich sercach i wreszcie się przełamiemy i dostaniemy to zwiększenie środków. Kolejny hit to była ta kościerska halówka nasza, która się rozrasta, prawda? Z każdym rokiem coraz bardziej prężnie, coraz więcej zawodników. Tak, to jest w ogóle dobry przykład współpracy samorządów. My współorganizujemy kościerską halówkę z gminą Kościerzyna, Zakładem Kultury i Sportu. Mamy bardzo dobrą relację w tym zakresie. Również wspiera nas powiat kościerski. Troszeczkę inaczej, bo ma najlepszą halę. Dużo zespołów chce grać to jest kościerska halówka, to chcą grać w Kościerzynie na Sokolni. Dzięki uprzejmości powiatu kościerskiego możemy te najbardziej ekskluzywne mecze, czyli pierwszej ligi, część meczy drugiej ligi rozgrywać na Sokolni. Jakby ta współpraca samorządów z mojego punktu widzenia jest bardzo dobra. Cieszę się, że gmina jest taka otwarta, bo to halówka musi się odbywać na halach sportowych. Kosir niestety nie ma żadną halą, to nas strasznie nas ogranicza, nie mam dostępu. Płacicie takiego. Za wynajęcie, za użytkowanie Sokolni? Tak, Kosir płaci za użytkowanie Sokolni. Nie ma wsparcia. Tak. No powiat. Aż takiego nie. Powiat na ten turniej halówki dość duży rabat dał, żeby koszty tej imprezy się po prostu zamknęły i liczymy zawsze pieniążki przed. Tu właśnie głównie gmina bardzo dba o to, żeby ten turniej był na dobrym poziomie. I będzie się rozwijał. I żeby się rozwijał, bo fajnie jest na przykład widzieć tych samych zawodników, widzieć ich zaangażowanie, także naprawdę no to jest... No tak, zespoły się wspinają do coraz wyższej ligi, prawda? Tak, to jest bardzo, bardzo fajne. Jakie sekcje działają w Kosirze? No teraz już mamy sekcji kilka. Najbardziej naszą pierwszą, najbardziej taką z tradycjami, to jest sekcja siatkówki żeńskiej, którą pomaga nam organizować BAT, oddział firma z Sierakowic, oddział kościerski. Drugą co do jakby dla nas ważności jest sekcja siatkówki chłopaków. To są też szkoły ponadgimnazjalne, którą pomaga nam kościerska firma Nandruk wspierać. Następnie mamy sekcję Nordic Walking, która działa z nami od zawsze. Jest to sekcja skierowana głównie dla seniorów, ale nie tylko. Jest to chyba najbardziej taka społeczna akcja, bo mamy tam trenera, mamy osobę, która dba o to, żeby wszystko było na dobrym poziomie, pomaga w promocji tych akcji. Treningi są 2 razy w tygodniu, one są ciągle otwarte na wszystkich chętnych i naprawdę... Tutaj na Strzelnicy się tutaj na Strzelnicy, prawda? Tak. W każdą środę, w każdą sobotę od godziny 10 ludzie się zbierają, żeby wspólnie pochodzić, bo to wspólne chodzenie ma zalety. Po prostu jednak grupa jest w stanie pociągnąć osoby takie początkowe, zassać ich i te emocje przekazać pozytywnie. Ale jest to też sport, który można uprawiać przez większą część roku, prawda? Bo tak. Mamy teraz, no co, była zima, nie ma zimy, a na kijkach można iść dalej. Tak. Mhm. Ta sekcja działa cały rok, autentycznie cały rok, również zimą, bo tutaj te ścieżki to są również częściowo w oparciu o drogi leśne, które są odśnieżone, no
w tym roku pewnie nieczęsto były, bo nie musiały być, ale generalnie ta sekcja działa cały czas. Bardzo dobrym wabikiem tej sekcji jest również to, że nasz trener tej sekcji Nordic Walking działa prężnie i organizuje od czasu do czasu wyjazdy na przykład do Sopotu lub gdzieś w jakieś inne ciekawe miejsce, gdzie sobie spacerują nad morzem lub no, jak w Sopocie nad Zatoką, ale naprawdę są bardzo fajne te akcje i autokar to zawsze za mało miejsc ma, żeby wszystkich chętnych... Przypomnijmy jeszcze, tak. Jaki ma budżet COSIR, roczny budżet? Roczny budżet cały to jest około 800 tysięcy na cały rok, czyli związane to jest z zatrudnieniem, utrzymaniem lodowiska, kąpieliska, wszystkich sekcji, utrzymaniem obiektu, czyli stadionów, strzelnicy, torów łuczniczych właśnie na strzelnicy, właśnie też głównie stadion, tak, to jest trochę, no... Chłonie tak? Tych środków. A zapytam jeszcze o kąpielisko, bo ostatnio taki wniosek do nas też płynął od kościerskich morsów, że bardzo chętnie ta grupa przeniosłaby się nad Gałęźnę, ponieważ jest lepszym jeziorem niż Dobrogosz, ponieważ można się jakby do Przerembla skakiwać z pomostu, natomiast tam trzeba iść kawałek, ale nie ma zaplecza. To jest bolączka, z którą... Czy jest świadomość tego, że nie ma zaplecza? Tak. Jeżeli byłoby zaplecze, to jednak to kąpielisko byłoby bardziej atrakcyjne. Jest grupa radnych, która bardzo dobrze wspomaga mnie w tych staraniach. Ja osobiście pisałem propozycję, jakby jak można dosyć dobrze rozwiązać tą sprawę, czyli otworzyć, wreszcie przywrócić jakby Jezioro Gałęźne i park imienia Romualda Wołoszki. Ma pan świadomość tego, że tam nie ma bazy? Tak. Ta baza jest słaba. Tam w ogóle nie ma bazy. To nie jest słaba. Nie ma to nie jest baza. To jest baza minimum dla... Te baraki, jak to nazwać, nie wiem, przebieralnie? No, przebieralnie. My to odziedziczyliśmy w jeszcze gorszym stanie. My to na razie w ogóle przywróciliśmy to do w ogóle jakiegoś stanu takiego, tam jest uporządkowana zieleń, remontujemy na stałe pomost. A taki domek, jak na przykład gmina stawia na swoich kąpieliskach, drewniany dla ratownika, czy tam do przebierania, czy dla jakichś grup zorganizowanych, można było pokusić się o taką inwestycję. Tak, tylko że COSIR nie ma takich pieniędzy. My mamy, ja między innymi wnosiłem... Ale miasto miasto ma. Masz świadomość tego, że tam brakuje takiej infrastruktury. Tak, ja wnosiłem do planu finansowego na 2016 rok między innymi na takie zadanie. To nie zostało uwzględnione. No, to jest tak, że jest dużo potrzeb. Cały czas uwrażliwiam radnych na jedną rzecz, że Kościerzyna ma jedno miejsce wykorzystywane do kąpieli, tylko jedno, i jest jednocześnie najbardziej popularnym miejscem wśród kościerzaków. Jeśli chodzi o sezon letni, to nie ma bardziej obleganego miejsca. Szkoda, że jest takie zaniedbane, prawda? Znaczy się, mam nadzieję, że nie jest zaniedbane aż tak jak... Niedoinwestowane. Jest niedoinwestowane, to jest różnica, bo my naprawdę dbamy o to. My utrzymujemy go w wysokim standardzie, jeśli chodzi o czystość, o utrzymanie. Ale chciałoby się, żeby to kąpielisko było jednak takie bardziej też reprezentatywne na przykład, tak, prawda, dla turystów? No mam nadzieję, że już niedługo tak będzie, ponieważ, no nie chcę zapeszać, ale przygotowuję się do odświeżenia gruntownego, takiego gruntownego pomostu. Lustro gałęźnego się obniża, linia brzegowa się cofa i musimy to uwzględnić. Bardzo mi zależy na tym, żeby właśnie przed sezonem przygotować chociażby sam pomost. Obniżyć pomosty? Nie tylko obniżyć, przede wszystkim wyremontować je gruntownie, czyli zrobić całą wymianę stolarki. Wszczęłem już odpowiednie procedury, żeby już wybadać rynek, czy nas na to stać i czy jesteśmy w stanie przed sezonem to zrobić należycie. Zbigniew Richard, szef, dyrektor Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, był naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Marta Grabatowska. I Krzysztof Węcki. Dziękujemy. Do zobaczenia.